Szanowni Państwo, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu. Witam serdecznie wicewojewodę podkarpacką, panią Jolę Sawicką. Witam pana wicemarszałka województwa, pana Piotra Pilcha. Witam moich kolegów radnych, pana Andrzeja Beresteckiego i Daniela Derniaka. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym pozwoliliśmy sobie zwołać konferencję prasową z głównego powodu. Jak Państwo doskonale wiecie, w ostatnim czasie został ogłoszony program 100 obwodnic w całym kraju, ale również my jako mieszkańcy Przemyśla, jako regionu przemyskiego, taką obwodnicę będziemy mieć. W związku z tym chcieliśmy Państwu dzisiaj powiedzieć o szczegółach, które wiemy na dzień dzisiejszy i podzielić się tą dobrą informacją. Bardzo proszę panią wojewodę o zabranie głosu. Dziękuję. Proszę Państwa, w ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic o łącznej długości 820 km. Natomiast koszt realizacji inwestycji szacuje się na blisko 28 miliardów złotych. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do którego wpływają środki z opłaty paliwowej, z pożyczek, z kredytów, z obligacji, z międzynarodowych instytucji finansowych. Oczywiście takim istotnym źródłem finansowania są również środki pozyskane z Unii Europejskiej. Nasze województwo podkarpackie również zostało objęte tym programem i znajduje się tu nasze 9 miejscowości, do których należy Brzostek, Kołaczyce, Kolbuszowa, Miejsce Piastowe, Jasło, Przemyśl, Sanok, Nowa Dęba i Pilsno. Główne cele rządowego programu to przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, to również redukcja zanieczyszczeń oraz hałasu, to wyprowadzenie ruchu zatłoczonych miast oraz poprawa przepustowości sieci dróg krajowych. Jeżeli chodzi o obwodnicę Przemyśla, na razie jeszcze nie zostały rozpoczęte prace przygotowawcze, natomiast potrzebne są tutaj szerokie ekspertyzy i analizy, które pozwolą na rozpoczęcie budowy tej inwestycji. Wcześniej wspomniałam, prace projektowe już trwają, natomiast planowana data ogłoszenia przetargu to będzie prawdopodobnie pierwszy kwartał 2021 roku. 24. Przepraszam, 24 roku, tak. I na pewno terminowa realizacja inwestycji będzie zależała od dobrej współpracy władz lokalnych w zakresie przygotowania tej inwestycji oraz braków odwołań od decyzji administracyjnych składanych przez organizacje ekologiczne, czy też pozarządowe, czy też właścicieli nieruchomości, więc musi zadziałać taka współpraca w szerszym obszarze, w szerszym zakresie, takie ludzkie współdziałanie. Bardzo dziękuję. Uzupełnienie. Bardzo proszę pana marszałka. Tak, dzień dobry państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że zechcieliście państwo przyjść. Będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość w Przemyślu takie konferencje organizowali. Umówiliśmy się, że za każdym razem, jak będziemy mieli ważną rzecz do ogłoszenia naszym mieszkańcom, ale także mieszkańcom Przemyśla i nie tylko, i całego regionu, taką konferencję będziemy zwoływać. Prosić będziemy Państwa, dziennikarzy, żeby po prostu mieszkańców o tych ważnych rzeczach informować. A jest co poinformować. Jest bardzo ważna inwestycja ogłoszona przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pani wojewoda już wspomniała, ile tych obwodnic będzie w całym kraju, jak duży jest to program. My się cieszymy, że kilka z tych obwodnic będzie na terenie województwa podkarpackiego, a w Przemyślu się cieszymy, że zapowiedziana, proszę państwa, inwestycja przez pana premiera Mateusza Morawieckiego w obecności pana marszałka Marka Kuchcińskiego, wszyscy pamiętamy,
pamiętamy, pan premier był przed wyborami w Przemyślu, dokładnie 8 października na dworcu kolejowym zapowiedział, że taka obwodnica powstanie. Pamiętamy, wszyscy zostaliśmy zaskoczeni, że taki jest plan, że chce rząd ułatwić tutaj dojazd i przejazd w okolicach Przemyśla, ale też, że chce wydać, proszę państwa, setki milionów złotych, bo taka inwestycja na pewno tyle będzie kosztowała. I też pamiętam wiele rozmów, jak ile osób, malkontentów było takich, którzy mówili, że nie, to jest tylko zapowiedź, to jest tylko obietnica, takich obietnic to się składa przed wyborami. Wszyscy doskonale wiemy, jak to było wówczas i takie głosy do nas również dochodziły, ale okazało się, że te osoby nie miały racji, dlatego że ogłoszony program dokładnie wskazuje na to, że jedną z tych 100 obwodnic ma być obwodnica Przemyśla. To jest bardzo istotne. W tej chwili, tak jak pani wojewoda powiedziała, będą trwały prace przygotowawcze co do koncepcji powstania. Wiemy jedno i to chcę powiedzieć już mówiąc przed może pytaniami nawet, wyprzedzając pytania, że w tej chwili praca koncepcyjna będzie polegała na tym, którędy ma ta droga szczegółowo przebiegać. Na pewno wiemy, że będzie łączyła drogę krajową 91, czyli Przemyśl w stronę Jarosławia, z drogą krajową 28, czyli z Przemyśla w stronę Sanoka. I na pewno z nowym mostem na Sanie i tak jak są przymiarki, prawdopodobnie minie miasto Przemyśl, bo jest tutaj gęsta zabudowa, nie będzie jak tutaj poprowadzić tej trasy i no na pewno połączy drogę w okolicach Grunwaldzkiej czy Ostrowa i na pewno ulicę Sanocką. To jest na pewno. I oczywiście mamy takie nadzieje, że jakby były też taka wola rządu i za tym oczywiście jesteśmy, żeby tą drogę podprowadzić dalej w stronę Malchowic, czyli w stronę budowanego nowego przejścia granicznego w Malchowicach, gdzie też jest droga remontowana. Może będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć. Na pewno będzie to co najmniej kilka kilometrów nowej drogi, na pewno mijające miasto i na pewno droga bardzo ułatwiająca zarówno dojazd w stronę autostrady, jak i w stronę Bieszczad. Tu trzeba powiedzieć, że ta obwodnica Sanoka też, ten drugi etap, bo pierwszy etap został niedawno otwarty, też się wpisuje w ten układ komunikacyjny dla miasta Przemyśla bardzo korzystny, dlatego że zjazd z autostrady będzie umożliwiał szybki zjazd i dojazd i ominięcie miasta, będzie drogą najszybszą w kierunku Bieszczad. Zarówno w kierunku Sanoka, jak i w kierunku Ustrzyk Dolnych. To jest dla nas istotne, bo wówczas ten turysta, który chciałby jechać w stronę Bieszczad, byłby po prostu być może w Przemyślu by przenocował, czy zwiedziłby Przemyśl, jeżeli miałby oczywiście Przemyśl po drodze, a tak chcemy, żeby było. No i też, żeby nie stał oczywiście w korkach, i też, żeby te samochody nie zanieczyszczały Przemyśla, które przejeżdżają przez miasto. Także ze swojej strony i ze strony w ogóle władz województwa podkarpackiego wielkie podziękowania dla premiera, ale też na ręce pani wojewody, dla władz rządowych, że Przemyśl znalazł się w tych 100 obwodnicach, w planach 100 obwodnic. Bardzo duża, ważna inwestycja, nie tylko dla Przemyśla, dla całego regionu, ale też dla całego województwa, bo usprawni przejazd w stronę Bieszczad i w całym rejonie przemyskim. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja chcę również powiedzieć przy tej okazji, że my jako radni również bardzo dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni i naprawdę jest to super sprawa dla naszego miasta i regionu, ale doskonale państwo pamiętacie, że kilka lat temu, w latach właściwie 2012-2013, ale głównie 2012, z planów, które były sprzed kilkudziesięciu lat, była sytuacja w Przemyślu, że miała być budowa obwodnicy, była w planie budowa obwodnicy w części Zasania. Głównie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zasanie 1, Zasanie 2, czyli krótko mówiąc między innymi osiedle Kmiecie, Salezjańskie, również część tutaj 3 Maja, ulica Rzeczna, most właśnie tutaj w kierunku Bieszczad. I powiem szczerze, że jest to świetna informacja dla całego oczywiście miasta, dla całego regionu, ale również dla mieszkańców tamtej części. Doskonale państwo pamiętacie,
że wtedy walczyliśmy właśnie o to, żeby ta obwodnica po prostu nie powstała, bardzo z prostej przyczyny. Obwodnica byłaby niekorzystna dla mieszkańców, głównie z jednego powodu, ponieważ były takie plany, że obwodnica byłaby, czy droga obwodnica, bo to różnie później te plany miały być skonstruowane, przychodziła po prostu by w okolicach bloków, domów, byłoby też również jakieś części zburzone, czyli krótko mówiąc, no, mieszkańcy byli wtedy bardzo zaniepokojeni. Doskonale Państwo pamiętacie, że zostało zabranych około 3000 podpisów przeciwko tym planom. Była to sprawa dosyć głośna i to dzisiaj mogę też również powiedzieć, że mieszkańcy dowiedziawszy się, mówię, nie tylko Przemyśla, ale głównie tamtej części po prostu Przemyśla, czyli Zasania głównie mówiąc, bardzo się ucieszyli z tej informacji, ponieważ wtedy w roku 2012, kiedy takie plany tak naprawdę odżyły, ta informacja, ta sytuacja była wtedy bardzo, bardzo żywa i głośna. Proponowaliśmy właśnie, żeby tą obwodnicę wyprowadzić po prostu poza miasto. Także ja również w imieniu tych mieszkańców, którzy wtedy zbierali te podpisy, którzy byli przeciwni, bardzo dziękuję rządowi. Dziękuję również panu marszałkowi Kuchcińskiemu. Dziękuję również panu marszałkowi, pani wojewodzie za to, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, która tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców Przemyśla jest naprawdę, tak jak powiedziałem na początku, super sprawa. Proszę Państwa, może warto na tej konferencji wspomnieć o zadaniach, które są realizowane zarówno przez rząd, jak i przez samorząd województwa podkarpackiego. Warto to wspominać i przypominać, dlatego że sami Państwo wiecie, ciągle gdzieś jest podnoszone, czy przez radnych niektórych opozycyjnych, ale też słyszy się w mieście, że Przemyśl nic nie ma z tego, że władze centralne sprawują, czy wojewódzkie są w rękach PiS-u, że nie ma tych inwestycji na terenie miasta Przemyśla. To jest, proszę Państwa, absolutnie nieprawda. Do Przemyśla trafiło i trafi kilkaset milionów złotych. O tych inwestycjach mówimy i będziemy mówić. Ja je pokrótce za chwileczkę przedstawię czy przytoczę po raz kolejny i prosiłbym te wszystkie osoby, które tak mówią, żeby po prostu zapoznały się z rzeczywistością, z tym, co jest w tej chwili, co się dzieje, co się działo i jakie pieniądze będą trafiały do Przemyśla i do rejonu przemyskiego. A warto tu wspomnieć o tych nawet najświeższych inwestycjach, które albo się zaczęły, trwają, albo zostały niedawno zakończone. Rozpoczął się, proszę Państwa, rozbudowa sądu w Przemyślu. Został teren ogrodzony, ponad 50 milionów złotych. Rządowe środki, łatwiejszy dostęp, lepsza praca, ale też lepsze warunki funkcjonowania sądu rejonowego w Przemyślu. Otworzyliśmy niedawno z panią wojewodą strzelnicę w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Cała inwestycja ponad 10 milionów, sama strzelnica ponad 8 milionów złotych. Bardzo ważna, będzie służyła nie tylko pogranicznikom, ale także innym służbom na terenie Przemyśla i całego naszego regionu. Jedna z najnowocześniejszych, proszę Państwa, w Polsce, jak nie najnowocześniejsza. Oglądaliśmy ją naprawdę pod wielkim wrażeniem. Wszystkie nowoczesne technologie zostały tam zastosowane, również i bezpieczeństwo. Komora dymowa, która będzie otwarta. Tu bym prosił pana komendanta dwa zdania. Też duża inwestycja za kilka milionów złotych. Nie chcę o tym mówić, ale będzie szansa, żeby pan komendant, a zarazem radny Dryniak o tym powiedział. Proszę Państwa, zapowiedziane przejście graniczne w Malchowicach. Samą końcówką grudnia przyszła informacja do wojewody podkarpackiego, że minister finansów zabezpieczył kwotę 106 milionów złotych na budowę nowego przejścia granicznego. To jest, proszę Państwa, bardzo ważna, kluczowa informacja dla całego regionu, dlatego że to będzie również duży zakład pracy. Ocenia się, że zarówno celników, jak i pograniczników będzie tam pracowało blisko 200 osób. A jeszcze do tego, dodając osoby, które będą obsługiwały, które będą żyły z tego przejścia, to jest, proszę Państwa, bardzo ważna inwestycja, która będzie wpływała niewątpliwie na rozwój całego miasta i całego regionu. Chcę to podkreślić. A wiadomo, decyzja i zabezpieczenie środków finansowych w tym wypadku jest najważniejsza. Do tego przejścia granicznego, proszę Państwa, to już z naszych środków, ze środków województwa podkarpackiego i jakimi dysponujemy w ramach RPO województwa podkarpackiego, jest remontowana droga Przemyśl-Malchowice do przejścia granicznego. To się w idealny sposób łączy z budową tego przejścia, dlatego że
ta droga ma być zakończona 5 pasami ruchu. Po to, żeby łatwo było można dojechać, nawet i poczekać, to musi być ten dogodny dojazd. Na całej długości będzie przebudowywana ta droga za ponad 30 milionów złotych i to, proszę Państwa, już trwa. Mówiliśmy o tym już na jesień, została wbita tak zwana łopata. Będą wyburzone i wybudowane 2 nowe mosty. W miejscach, gdzie są miejscowości, powstaną chodniki. Także tej infrastruktury, także towarzyszącej, będzie też dużo. Bardzo ważna i koreluje z budową przejścia granicznego. Proszę Państwa, podziemna trasa turystyczna. Ta część, która należy do realizacji tego projektu, który należy do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Muzeum Narodowe rozpisało przetarg, są wykonawcy. Okazało się, że aż 8 ofert zmieściło się w tym kosztorysie, który został zaplanowany. I ta część tego projektu, za którą odpowiada muzeum, będzie, proszę Państwa, realizowane, bo wykonawca będzie wyłoniony. A przypomnę tylko, że to jest ta część należąca z tego projektu do muzeum, to jest blisko 4 miliony złotych, dokładnie 3 miliony 800 tysięcy i to jest remont, przebudowa 2 kamienic na rynek, kamienica Rynek 9 oraz Serbańska 7 w przyszłości pod Muzeum Kresów i połączona z podziemną trasą turystyczną, przebudową rynku w tej części, w której znajduje się w tej chwili parking dla samochodów. Oczywiście to jest bardzo ważna druga część, którą musi wykonać miasto, bo na samą podziemną trasę turystyczną i na przebudowę rynku to już za tą część odpowiada miasto Przemyśl. Tu przypomnę tylko, to jest bardzo duży też projekt za około 13 milionów złotych, z tego dofinansowanie z województwa podkarpackiego, z RPO to jest około 9 milionów złotych. Trzeba powiedzieć o bardzo też drogiej inwestycji, przebudowie drogi Przemyśl Medyka za blisko 100 milionów złotych. Za niedługo zostanie również rozpoczęta ta inwestycja. Też bardzo potrzebna, też wiele pasów ruchu przy samym przejściu granicznym, ale też szeroka czteropasmowa droga na całej długości i również na całej długości z chodnikiem i ścieżką rowerową, która zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku bardzo ważnym. To jest też wizytówka dla wszystkich osób wjeżdżających do Polski. I to już, proszę Państwa, został wyłoniony wykonawca, zmieścił się w kosztorysie i to będzie blisko 100 milionów złotych, które trafi w to miejsce. Chcę również przypomnieć, kilka rzeczy trwa, jeszcze nie zostało skończonych, tak jak Zielony Rynek, przebudowa Zielonego Rynku, też jest tam 1 milion złotych z naszego, dokładnie z programu rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Jest realizowany program Ekologiczny Przemyśl, również za ponad 10 milionów złotych. Przypomnę, że powstało pogotowie ratunkowe, które dysponuje karetkami pogotowia całości nowymi lub prawie nowymi i to jest też powstał zakład pracy w Przemyślu i w tych 4 okolicznych powiatach zatrudniający 300 osób. Bardzo ważna instytucja z siedzibą oczywiście w Przemyślu. Chcę powiedzieć, że kolejne środki na ostatnim zarządzie żeśmy przeznaczyli na zakup kolejnych nowych karetek pogotowia ratunkowego. I taka opieka ze strony właśnie pogotowia ratunkowego dla mieszkańców miasta Przemyśla i powiatu, proszę Państwa, nigdy nie miała miejsca. Trzeba podkreślić, te wszystkie karetki są nowoczesne, nowe, z nowoczesnym sprzętem i służą po prostu mieszkańcom. To trzeba powiedzieć i tutaj też został wyłoniony nowy dyrektor, pan Rafał Kijanka. Gratulujemy, bo niedawno wygrał konkurs. Proszę Państwa, rejon energetyczny został do Przemyśla przywrócony. To są też kolejne miejsca pracy i inwestycje w szpitalu to też kilkadziesiąt milionów złotych na kardiologii, choćby i rehabilitacji kardiologicznej.
Kilka kolejnych oddziałów zostało wyremontowanych, następne będą remontowane. To są też duże środki, które trafiają do Szpitala Przemyskiego, ale nie tylko, do Szpitala Rzeszowskiego też. Chcę tutaj przypomnieć też, żeśmy odnowili oddział dziennego pobytu psychiatrycznego na ulicy Fosza w Przemyślu. Ale też wspieramy Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Tu trzeba powiedzieć wyraźnie, jest to zarówno takie dofinansowanie i promesy, które rząd polski i Ministerstwo Nauki przekazuje uczelni, ale też wspólnymi staraniami został uruchomiony kierunek pielęgniarstwo. Wyszło nam z takich naszych symulacji, że jest bardzo potrzebny, że dużo pielęgniarek będzie odchodziło na emeryturę, że ten zawód będzie się odmładzał i cieszymy się, że razem z naszą szkołą podległą samorządowi województwa podkarpackiego, czyli dokładnie Centrum Medycznemu w Przemyślu, Szkole Medycznej, został taki kierunek uruchomiony i wiem, że cieszy się powodzeniem. W całości rekrutacja została tam zrobiona. Proszę Państwa, podsumowując tych działań, a mówię tylko o tych najważniejszych, bo warto by pewnie jeszcze wspomnieć o prowadzeniu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przez Ministerstwo Kultury. To jest ponad 1 300 000 złotych, które trafia tutaj na dodatkowe działania. Dzięki temu będzie można realizować choćby duży projekt polegający na utworzeniu Muzeum Kresów w Przemyślu. To są kolejne plany, które będziemy realizować. Tych zamierzeń mamy znacznie więcej i chciałbym, żebyście Państwo, mieszkańcy Przemyśla, mieszkańcy rejonu przemyskiego byli pewni, że Prawo i Sprawiedliwość dba o ten rejon. To, co może, to robi. Inwestycje są tutaj kierowane i potężne, ogromne środki, które trafiają tutaj. I taki przekaz chciałbym, żeby z tej naszej konferencji był głównym przekazem. Ja tylko uzupełnię jeszcze pana marszałka. Kilka lat temu ruszyła budowa hal sportowych przy pierwszym liceum i szkole podstawowej nr 14, która nadal trwa i to jest również pozytywna informacja dla mieszkańców, bo ponieważ również obiekty takie powstają na terenie miasta. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Panie Wojewodo, zaproszeni goście. Ja pozwolę sobie powiedzieć kilka słów, bo tutaj mówiliśmy już na temat bezpieczeństwa, środki, jakie popłynęły na pogotowie ratunkowe, na Straż Graniczną. Chciałbym również wspomnieć, że w ramach środków, zarówno środków z budżetu państwa centralnych, jak i środków Pana Marszałka, Pani Wojewody, z budżetów tych dwóch instytucji, również ogromne środki popłynęły na Państwową Straż Pożarną. I tutaj należy wspomnieć o dwóch inwestycjach budowlanych, które w ostatnich latach powstały w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Mianowicie jako pierwsza inwestycja z programu modernizacji służb, który był ogłoszony przez koalicję rządzącą, powstał w Przemyślu obiekt garażowy, ale również z zapleczem warsztatowym, zapleczem dekontaminacyjnym oraz myjnią dla samochodów ciężarowych za ponad 2,5 miliona złotych. Następnym obiektem budowlanym, który powstał, o którym wspomniał już Pan Marszałek, a który będzie oddany w kwietniu tego roku, to budowa komory dymowej do ćwiczeń dla strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej z terenu byłego województwa przemyskiego, ale również dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Jest to obiekt, który powstał ze środków z programu Polska, Białoruś, Ukraina przy współfinansowaniu Pana Marszałka i tutaj ten obiekt będzie służył nam wszystkim strażakom i będzie poprawiał bezpieczeństwo na terenie powiatu i miasta Przemyśla. Co warto podkreślić, że w ramach tego obiektu planowane jest w przyszłości otwarcie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, w zasadzie około 200 metrów kwadratowych powstanie centrum edukacyjne, w którym będziemy starać się zaszczepić wśród dzieci i młodzieży bezpieczne zachowania i różnego rodzaju inicjatywy, które będą służyć poprawie prewencji społecznej.
O czym należy również wspomnieć, że ogromne środki popłynęły na zakup sprzętu do Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej w Przemyślu. Zakupiono 3 samochody. Samochód z drabiną mechaniczną ponad 40-metrową, samochód ratownictwa technicznego oraz samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym za ponad 5,5 miliona złotych. Popłynęły ogromne środki na infrastrukturę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu na kwotę ponad 0,5 miliona złotych. Wyremontowano stanowisko kierowania za ponad 150 tysięcy złotych. Poprawiono warunki lokalowe, cały plac manewrowy wewnętrzny. Wiele środków popłynęło na samą infrastrukturę i sprzęt. Tak jak powiedziałem, na ponad 0,5 miliona złotych. Jest również w tej chwili realizowany, jesteśmy po przetargu, program poprawy i połączenia łączności i integrację łączności teleinformatycznej, która również trafi do Przemyśla. To jest projekt realizowany ze środków RPO i tutaj dziękujemy za wsparcie pana marszałka. Również do Komendy Miejskiej w Przemyślu popłynął środki. To również kolejny program, który będzie realizowany w przyszłym roku. Budowa systemu łączności pomiędzy wszystkimi komendami wideokonferencyjnego. To również na kilka milionów na całe województwo. Również środki trafią do komendy w Przemyślu, ale również należy powiedzieć o środkach ogromnych, które płyną do ochotniczych straży pożarnych. I tutaj tylko w ostatnich latach zakupiliśmy 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych, z czego 5 średnich, 2 lekkie za kwotę ponad 5 milionów złotych. Wyremontowaliśmy bardzo wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych, strażnic. Ogromne środki, jakie płyną do ochotniczych straży pożarnych, ale i do Państwowej Straży Pożarnej, są niespotykane na wcześniejszą skalę. Ja tylko powiem, że do ochotniczych straży pożarnych na województwie wcześniej płynęło w granicach 7-8 milionów złotych. W ostatnich 2 latach te środki w skali roku są około 40-milionowe. Także niespotykana do tej pory skala. I również w Państwowej Straży Pożarnej te środki na poprawę infrastruktury są ogromne i z tego bardzo się cieszymy. I tutaj do Przemyśla środków w ostatnich latach popłynęło na kilkanaście milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Chciałem się przyłączyć do podziękowań dla pana premiera, dla rządu, dla władz województwa, pani wicewojewody, pana wicemarszałka, mieszkańców Przemyśla, że o nas nie zapomnieli, o nas wspierają. Chciałem także przede wszystkim szczególnie podziękować panu marszałkowi Markowi Kuścińskiemu oraz panu byłemu posłowi, senatorowi Andrzejowi Matusiewiczowi, którzy od wielu lat za tymi sprawami wydeptywali ścieżki, czy w Warszawie, czy tutaj u nas regionalnie w województwie. Także dla osób niepełnosprawnych te wszystkie inwestycje są bardzo ważne. Dla osób starszych, którzy mieszkają w Przemyślu, że ruch zostanie wyprowadzony z Przemyśla, będzie zdrowsze, czyste powietrze, poprawi się infrastruktura drogowa. A dla tych, którzy będą chcieli przyjechać do Przemyśla i podziwiać nasze piękne miasto, to będzie też powód, żeby przyjechać tutaj na dłuższy czas, nie wjeżdżać na obwodnicę i skorzystać tutaj z naszych walorów przemyskich. Dziękuję serdecznie i myślę, że dużo się robi, o których sprawach nawet tutaj nie wspominamy, bo duże pieniążki idą także na wsparcie polityki społecznej, socjalu, na warsztaty terapii zajęciowej, na zakłady aktywności zawodowej, gdzie w Przemyślu także ten element jest zauważalny i jest dużo odbiorców. Ważna rzecz, którą trzeba też, proszę państwa, powiedzieć i poinformować, a też zasługa tutaj pana marszałka Marka Kuchcińskiego. Otóż Czuwaj ma sponsora, proszę państwa. Piłka ręczna w Przemyśle została doceniona przez dużą firmę. To trzeba podkreślić, proszę państwa, bo jest szansa na to, żeby ten poziom sportowy, przynajmniej w tej dyscyplinie sportowej, przy takim dofinansowaniu był znacznie większy, żebyśmy oglądali po prostu sport na najwyższym poziomie. To trzeba podkreślić. I też zapomniałem o inwestycji, która się już kończy, czyli
inkubator przedsiębiorczości na Rybim Placu. To jest też ponad 6 milionów złotych inwestycja, o której też warto powiedzieć. No i mamy pomniki historii i mamy bardzo wiele imprez, które są dofinansowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Chcę powiedzieć, prawie nie ma dużej imprezy, która nie zostałaby dofinansowana przez nas, przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Pieniądze będą, bo na ostatnim, proszę Państwa, zarządzie podjęliśmy decyzję o przyznaniu kilkudziesięciu tysięcy złotych na festiwal rowerowy w Przemyślu. Tak jak co roku to finansujemy, także ta decyzja została podjęta w tym tygodniu. Chcę powiedzieć, to, żeby to też obserwować, żeby mieszkańcy, i też prosiłbym Państwa o przekazanie, żeby patrzyli na tych plakatach, tam gdzie jest patronat Marszałka Województwa Podkarpackiego, tam jest zawsze, czy prawie zawsze jest dofinansowanie. To są pieniądze rzędu kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych i bez tych pieniędzy bardzo wiele tych imprez by się po prostu, proszę Państwa, nie odbyło. To są drobne kwoty, ale sumarycznie można powiedzieć, że to są też setki tysięcy złotych, które trafiają na organizację tych imprez. Chcę wyraźnie powiedzieć, że to, co my robimy jako samorząd, ale też rząd, to jest stworzenie warunków do tego, żeby tutaj mogły powstać, mogli inwestować inwestorzy i powstawać zakłady pracy. My nie jesteśmy w stanie budować zakładów pracy, rząd nie tworzy zakładów pracy, nie tworzy miejsc pracy, choć tak jak będzie nowe przejście graniczne, to trzeba powiedzieć, tutaj będzie kilkaset nowych miejsc pracy i to będzie wpływało na rynek pracy również. Ja myślę, że te inwestycje, które tutaj są i które będą oddawane, które będą powstawały kolejne, to będą służyły do tego, żeby Przemyśl był coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Po to, żeby ktoś przyjedzie tutaj i powie tak, tu warto postawić fabrykę, bo jest specjalna strefa, bo jest dogodny dojazd, bo mogę pojechać w jedną, w drugą stronę szeroką drogą, bo są przejścia graniczne, to myślę, w tej chwili to nie działa, ale mam nadzieję, jestem przekonany, że to zadziała. Ta infrastruktura będzie temu służyła. Faktycznie problem z wyludnianiem to nie tylko Przemyśl ma bardzo wiele, to większość miast, czy prawie wszystkie, no trzeba mieć pomysł na to i też wielka rola, chcę powiedzieć, tutaj jest władz miasta, która, no my stwarzamy warunki, a władze miasta powinny swoją aktywnością, no przynajmniej starać się tych inwestorów ściągnąć. Też chcę powiedzieć, będzie bardzo trudno, tak jak niektórzy mówią, zróbmy jakiś zakład pracy na 5-8 tysięcy osób. Takie zakłady w tej chwili, proszę Państwa, nie powstają. To tylko gdzieś przy największych strefach ekonomicznych, gdzie są ogromne tereny wielohektarowe, to może coś takiego powstać. Tutaj bardziej myślmy o mniejszych zakładach, ale z większej ilości. To działa w wielu miejscach w Polsce. Oczywiście tutaj służymy pomocą, ale główna rola, to chcę powiedzieć, jest władz miejskich. To jest wyraźnie. My stwarzamy możliwości, a władze miejskie będziemy im pomagać, jeżeli będzie potrzeba. Bardzo dziękuję. Uzupełnię całą konferencję. Tak jak Państwo doskonale widzicie, tutaj przedstawione inwestycje w przyszłości, ale także które trwają, to są tak naprawdę setki milionów dla naszego miasta i regionu przemyskiego. To trzeba podkreślić, setki milionów dla naszego miasta i regionu przemyskiego. Te środki będą służyć, tak jak Pan Marszałek i Pani Wojewoda powiedziała, będą służyć przede wszystkim mieszkańców. My stwarzamy infrastrukturę. Ta infrastruktura będzie, a rzeczy, które w tym momencie już trwają i rozbudowują się, również będą służyć naszym mieszkańcom. Także, tak jak widzimy, my staramy się tutaj pomagać, staramy się wbrew różnym głosom, tutaj jak Pan Marszałek też na początku powiedział, te inwestycje są i te środki naprawdę płyną dużym strumieniem i będą płynąć dużym strumieniem do naszego miasta i regionu. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o planach na przyszłość i tutaj o obwodnicy, która ma powstać łącząca drogę 28 z 77, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że również ze strony Państwowej Straży Pożarnej jest planowana inwestycja na około 10 milionów złotych w powiecie przemyskim przy drodze właśnie 28, a mianowicie mam tutaj na myśli powstanie drugiej jednostki ratowniczo-gaśniczej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Związane to jest również z tym, że przez to, że będzie dogodny dojazd z autostrady obwodnicą w kierunku Bieszczad, również zwiększy się na pewno ruch na tej trasie, ale również z naszych wyliczeń operacyjnych już tutaj taka jednostka już jest planowana, już tutaj rozmowy są prowadzone, dosyć są zaawansowane. Tutaj mamy wsparcie ze strony Pana Marszałka Kuchcińskiego, ale również Pana Marszałka i tutaj Pani Wojewody. Także taka inwestycja też w najbliższym czasie
będzie realizowana. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy i zapraszamy już na kolejną konferencję, o której powiadomimy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.